Tropikalna nam się dzisiaj pogoda trafiła na sesję, a ja się uśmiecham jeszcze z jednego powodu, bo tak. Bardzo czas szybko płynie. Masz też takie wrażenie? Dopiero co się widzieliśmy na sesji, gdy Krisia skończył 2 lata, a teraz co? 4? Znaczy ja jestem przerażona tym, jak szybko ten czas płynie i w ogóle jaki on już jest duży! Zaraz będziesz miała ucznia w domu. Słuchaj, ja już mam ucznia w domu, on chodzi, wiesz, codziennie rano z plecakiem do swojej szkoły, wraca z książkami, które musi czytać i tak dalej, więc no, bardzo to wszystko się zmieniło, ale ja na przykład na maksa dlatego kocham zdjęcia, bo dzięki zdjęciom i filmikom bardzo często wracam pamięcią właśnie do tych momentów, kiedy on był już taki maleńki. No to cieszymy się, że możemy dołożyć cegiełkę do tych waszych wspomnień. Iza, ty powiedziałaś na Instagramie, że kiedy Krisiak się urodził, to nauczyła się takiego nowego rodzaju bezwarunkowej miłości. Jak ciebie zmieniło pojawienie się synka na świecie? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba trochę... Masz inne priorytety? No oczywiście, że on jest najważniejszy na świecie, ale... Cześć! Hejka! Ale ogólnie chyba tak, wiesz, trochę odpuściłam. Na pewno on mnie bardzo nauczył cierpliwości. I chyba jestem taka bardziej wyluzowana. A masz trochę tak, że może kiedyś pewne rzeczy byś robiła, może byś się zgadzała na różne propozycje, a dzisiaj ze względu na Krisa mówisz jednak nie? Jakaś taka ostrożność? Albo to, że faktycznie on jest tym priorytetem? Wiesz co, ja zawsze bardzo ostrożnie podchodziłam ogólnie do wszystkich propozycji i ta moja praca raczej była zawsze w taki przemyślany sposób dobierana. Kto to do nas biegnie? On musi się pobawić troszeczkę, wybiegać, bo mama już nie zawsze jest na pierwszym miejscu, on teraz kocha... Zawsze jest na pierwszym miejscu, to mama egzekwo ze statkami, bo widziałem, że to jego wielka chyba pasja. Kocha statki, kocha rakiety, kocha samoloty. To są jego największe zamiłowania. Natomiast teraz tylko co byliśmy właśnie z okazji jego 4. urodzin na statku, bo marzyła mu się podróż takim wielkim statkiem, więc płynęliśmy takim statkiem pasażerskim przez 8 dni po Europie. No był najszczęśliwszy. Jakie byś chciała, żeby Krisek był? Jakie są dla ciebie ważne rzeczy w wychowaniu syna? Słuchaj, chcę, żeby był ambitny, żeby miał cele, żeby sytuacja i czasy, w których się wychowuje, czyli taka dostępność wszystkiego, go nie zepsuły. Chciałabym, żeby właśnie miał w sobie tą ambicję, żeby miał pracowitość, żeby miał dyscyplinę i żeby miał marzenia. I ja będę mu tak dmuchała w żagle, żeby miał w sobie ten drive, że nie ma rzeczy niemożliwych i że jak coś sobie założy, to będzie mógł to osiągnąć. Cudownie powiedziałaś o tym, że teraz wiele rzeczy jest tak bardzo dostępnych. Tak. Ostatnio zaciekawiły mnie słowa Vito Bambino, który powiedział, że on od 12 roku życia pracował, pochodził z takiej robotniczej rodziny, musiał się nauczyć po prostu wartości pieniądza, tego, że one się nie biorą znikąd i że dzisiaj zamiast cieszyć się swoją fortuną i tym, że ma tę możliwość bycia zamożnym, trochę się boi, że jego syn jest synem milionera. Czyli jak to zrobić, żeby nie rozpuścić dziecka? Jak to zrobić, żeby pokazać mu właśnie, że pieniądze i ich wartość to jest coś bardzo ważnego. Czy ty myślisz trochę na ten temat, o tej przyszłości? Bardzo dużo o tym myślę. Jakie są twoje wnioski? Że tak naprawdę dzieciaki czerpią przykład z domu i moim zdaniem najlepsze, co my możemy z moim mężem zrobić, to pokazywać Krisowi, że oprócz tego, że sobie żyjemy w bardzo spokojnej sytuacji, to nadal pracujemy, nadal jesteśmy aktywni zawodowo, nadal mamy cele, nadal musimy mierzyć się z problemami, nadal musimy je rozwiązywać, że nie siedzimy na tyłkach przysłowiowych, tylko po prostu też jesteśmy w pędzie, bo dziecko co robi? Dziecko kopiuje zachowania dorosłych, najbliższych sobie osób. Więc musimy być po prostu totalnie dobrym dla niego przykładem. A wydaje mi się, że właśnie to, że my z moim mężem oboje jesteśmy mega pracowici i takimi jesteśmy, to może nie najlepszy przykład, ale perfekcjonistami, bo to go może wykończyć, to jest dobry kierunek. Moja koleżanka mnie zapytała, a czy Chris, no nie ma nic przeciwko temu, że ty tak dużo pracujesz? Ja mówię, słuchaj, ja od jego urodzenia praktycznie tak dużo pracuję, więc dla niego totalnie naturalną sytuacją jest to, że mama czy rano, czy o każdej różnej dziwnej porze dnia potrafi wychodzić i mówić, kochany, lecę do pracy. A jest coś takiego, że przed Chris musi poczekać na pewne rzeczy, że sobie myślisz, że nie wszystko trzeba dawać dziecku od razu, bo jak tak wyczeka, to wtedy on poczuje, że to jest jeszcze większa niespodzianka. Słuchaj, staramy się, nawet wprowadziliśmy teraz taki bajer, na razie średnio nam tu idzie, nam rodzicom bo jesteście na początku idzie. Drogi. Taki wiesz, taki motyw w ogóle zdobywania punktów, że jeżeli coś tam chcesz, to musisz na to zdobyć 10 punktów, ekstra. Nie? I na przykład teraz byliśmy na statku i Krisa największym marzeniem było, żeby kupić mu taką miniaturę tego statku, na którym byliśmy i powiedzieliśmy, jeżeli przez cały wyjazd zdobędziesz 10 punktów, to dostaniesz ten statek. Bardzo dobry pomysł, także trzymam kciuki za ten eksperyment. Ostra mama! A zaproszę cię tam na takie małe schodki, to jeszcze bym cię zapytał o jeden temat. Dobrze.